Siemanko, w 46. części Let's Play oczywiście Wiedźminek. Kontynuujemy wątek z Wichtem. Próbujemy zdjąć klątwę. No, w poprzednim odcinku skutki były mizerne. Aczkolwiek pierwsza próba była kompletnie nieudana, a druga wygląda obiecująco. Zobaczymy, co z niej wyjdzie, nie? Dobrze, że tam nie poleciał na dół, bo tam to ewidentnie z kilometra to miejsce wygląda jak walka z jakimś bossem. No ale zobaczymy. Wyszedł na dwór. Nie wiem, czy to dobrze. Czy nie. Czy on poleciał? Tu się przy fontannie zakręcił. Dobra, bergeszty. Fajny motyw związany z jedynką, nie? Tam mieliśmy spory problem z bergeszami, z pewną wioską. Chyba nazwy nie pamiętam. Dobra, mniejsza. Na podgrodziu? Może, dobra. Zobaczmy, gdzie on poszedł. Kolejny bergesz? Oczywiście, że tak. Tylko trochę zamulony. Nie wiem, co on tam zobaczył. Ale jego strata. No, idziemy dalej za tym zapachem. Gdzie on poleciał? Wicht. Chyba się udało. Jeść! Daj mi jeść! Oj. Dobra, dawaj, Geralt. W złotej zbroi. Masz jakąś tam szamę? Zabiorę cię w bezpieczne miejsce. No, będę musiał sprawdzić tą piwnicę w tym domku, bo tam może będą jakieś fanty. A bezpieczne miejsce to gdzie? Co? Geralt do nas na chatę? No, wygląda na starą, nie? Ciekawe, jak długo w takiej postaci się męczyła. Ile lat? No do nas. To spoko. Wtedy wziąłem ją na ręce i przyniosłem tutaj. Wydało mi się to jedynym sensownym miejscem. Dobrze pan zrobił. Tu szybko dojdzie do siebie. Proszę się nie martwić. O wszystko zadbam. Tu będzie bezpieczna. Powinna szybko stanąć na nogi. Obawiam się, że to jednak trochę potrwa. Mogła głodować nawet ponad 100 lat. 100? Potworne. Co się właściwie z nią stało? Jak do tego doszło? Po drodze opowiedziała mi swoją historię. Ma na imię Marlena. Była niegdyś bardzo piękną i bardzo dumną dziedziczką posiadłości Trastamara. Pewnego wieczoru, gdy wyprawiała przyjęcie dla przyjaciół, pod bramy posiadłości przyszedł dziad proszalny. Miał ze sobą miskę i łyżkę. Usiadł pod płotem i czekał. Słyszałem o tym zwyczaju. Dawne prawo gościnności nakazywało nakarmić i napoić takiego gościa, żeby nie odszedł głodny. Oj. Uchybienie owej tradycji sprowadzało nieszczęście. To spore. Marlena za nic miała stare zwyczaje. Przepędziła tego człowieka. Powiedziała, że resztki z uczty prędzej rzuci psom, niż odda jemu. Wtedy dziad złamał łyżkę i rzucił klątwę. Ponieważ była piękna, powiedział, że nie będzie chciała na siebie spojrzeć w lustrze. Dlatego, że właśnie urządzała przyjęcie, orzekł, że nikt nie będzie chciał zasiąść z nią do wspólnego stołu. A za to, że odmówiła mu resztek z uczty, przeklął ją, żeby nie mogła znaleźć na świecie łyżki, którą zaspokoi głód. Wyjątkowo dotkliwa kara. Rozumiem, że zdjęcie klątwy nie było proste. Nie do końca. Klątwy są przewrotne,
Więc trzeba było wpaść na pomysł, gdzie jest haczyk. Marlena przez lata szukała sposobu, jak ją odczynić. Jako wicht kradła łyżki. Sprowadzała do posiadłości ludzi, żeby zasiedli z nią do stołu. Ale nic to nie dawało. Więc co zadziałało? Ktoś musiał usiąść z nią do wspólnego posiłku z własnej woli. Zrezygnować z użycia łyżki i sprawić, by zechciała spojrzeć na swoje odbicie. I tyle? To wystarczyło? I tyle? Najprostsze rozwiązania są często najtrudniejsze do odgadnięcia. Poza tym, gdy się jest wichtem, znalezienie ludzkiego kompana do uczty jest nie lada wyzwaniem. To prawda. No ale najważniejsze, że już po wszystkim. Proszę się nie martwić. Będzie tu miała dobrą opiekę. Dobra, ciekawe ile czasu minie, zanim coś się zmieni. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Dobra. No i fajnie, kolejny punkcik do rozdania. My musimy do Regisa wrócić. A możemy z nią coś pogadać? Chyba nie, nie? Dopiero... Dziękuję. Jakie to dobre. Dobra. To niech ona się tutaj zajmie tym wszystkim. A my co, my wrócimy jeszcze do posiadłości tamtej i zejdziemy tam na sam dół. Zobaczymy, czy tam czegoś ciekawego nie zostawiliśmy. No, a potem dopiero do Regisa polecimy. Zdecydowanie tak. Dobra. Mam nadzieję, że już tych bergesztów tam nie będzie. Już mnie trochę wkurzają. No, ale może nie będzie tak źle. O, i poranek się już robi. Na górę jakoś się chcemy dostać. Dobra, i bergesztów nie widać. Spoko, tutaj nic ciekawego raczej też nie ma. Na zewnątrz. Chyba, że w jakichś takich... O, przepraszam, jakichś komóreczkach. Czy coś tu jakieś... Nie, no gdzie tu jeszcze zarośnięte, żeby tu było otwarte. Nie, nie, nie. I mam nadzieję, że tylko tu wejdziemy. Nie, spoko, na lajcie. Ej, historia naprawdę spoko, nie? Taka dosyć mroczna. Ona tu mogła głodować ponad 100 lat. Jakaś masakra. Jakaś masakra, no to nienaturalnie długo żyje, nie? Znaczy, dla niej to jest nienaturalnie długo, ale dla tego stwora, no to wiecie. On może mógł wiecznie tutaj żyć, dopóki ktoś by go nie usiekł. Dobra, i czy są tu jakieś ciekawe rzeczy? Klątwy po otworze i onych omówienia, aha. Już tego czytać nie będę, bo to pewnie długie jest. Nie na odcinek. Ej, cała podłoga z łyżek zrobiona. Czy ja żadnego klucza nie zdobyłem? Z tej łyżki? Chociaż jakbym pewnie usiekł ją, to pewnie ona klucz by miała przy sobie, no. Nie no, nie przegapiłem tutaj nic. Dobra, to możemy spadać. No, ten dziennik przynajmniej zdobyliśmy. Znaczy, dziennik. Tą książkę o klątwach, więc okej. Powiedzmy, że na marne tutaj nie przyszliśmy. Raczej nic nie przegapiłem. Więc dobra, w sumie możemy spadać do Regisa, nie? Którędy będzie najszybciej i gdzie jest ten a tutaj jest znacznik, dobra, bałem się, że znacznik zgubiłem i zaraz się w stado bergestów wpakuję, a i nam się miejsce kończy w ekwipunku, a jeszcze musimy sprawdzić, co takiego zdobyłem, bo tam w sumie jakieś parę fanciorów wpadło, nie? Jakieś rękawice, jakaś kurtka oficera. Kurde, się ciemno zrobiło, a przed chwilą słońce grzało. Nie wiem, czy teraz za ciemno nie będzie na kamerce. Oby nie. Oby nie. Co my tutaj mamy? O, nawet lepszy ten. Statystyki, rycerska zbroja. Ej, ale... No nie, tylko kolorem się różni. Nie chcę jej absolutnie. A to jest niestety średnia.
Dobra. Okej, nic ciekawego. A, bo jeszcze mam ten secik, który przed, poprzedni, który nosiłem. Kurde, zapomniałem go odstawić. No dobra, może ekwipunek nie będzie jakoś ważny w tym odcinku. No chodźmy pogadać z Regisem. Czy wejdziemy tędy? A, spoko, tu już jest... A, otwarte. To wybornie. Ej, tu jeszcze przydałoby się po tej krypcie porządnie rozejrzeć, nie? Czy jakichś fantów nie ma? A propos. A propos jakichś skrzynek, czy jakichś innych takich pierdół. Dobra. Biografia wampira Regisa Pióra Jaskra. Nie wiem, czy ja chcę to teraz czytać. Może nie. Może jednak nie. Arkadiusz Borowik był bardzo stary, żył tak długo, że aż się pożygał z nudów i umarł. Okej, okay. Można i tak. No dobra, Regis jest na górze. A, nieźle się tu urządził. Gotujesz bulion z ręki swojego przyjaciela? Widzę, że humor ci się wyostrzył. Nie jesteśmy kanibalami. Pobrałem z ręki tylko fragment tkanki, który wystarczy do sporządzenia mikstury pogłosu. A co z resztą ręki? Spaliłem ją, tak jak nakazuje nasz kodeks. A właśnie, Kruk doniósł mi, że udało ci się zdobyć potrzebny składnik. Mhm. Wysłałeś za mną swoich szpiegów? Stróżów. Gdyby coś poszło nie tak, mógłbym szybko przyjść ci z odsieczą. Dzięki za troskę, ale jakoś sobie poradziłem. Długo ci zajmie dokończenie pogłosu? A, no i co z tym ostatnim składnikiem? Widzisz, tu jest pewien problem. Otóż mikstura wymaga dodania krwi istoty z tego samego gatunku, co ta, której wspomnienia będzie przywoływać. To nie powinien być problem. Znam jednego wampira wyższego, który na pewno nam pomoże. Prawda, Regis? Rzecz w tym, że to nie jest takie proste. Podczas twojej nieobecności próbowałem znaleźć zamiennik, ale niestety obawiam się, że takowy nie istnieje. Nie rozumiem. Nie możemy po prostu pobrać trochę krwi od ciebie? Chodzi o krew w stanie pobudzenia. Jak zapewne wiesz, wampiry wyższe zmieniają swoją zewnętrzną powłokę. Wraz z ciałem zmienia nam się również skład chemiczny krwi. Krótko mówiąc, będę musiał się wprowadzić w stan silnego pobudzenia psychoruchowego, czy też krócej szaleństwa. A to będzie bardzo niebezpieczne, zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. A czy ty nie jesteś na detoksie? I tutaj jest chyba cały problem pogrzebany, nie? Że ty chyba się leczysz od tego, a teraz musisz znowu wrócić do takiego stanu. Niebezpieczne? Dlaczego? Przecież to jednak dalej będziesz ty. Ale będę w stanie wzburzenia, furii. Wiesz lepiej ode mnie, że furii nie da się kontrolować. Jeżeli widziałeś kiedyś rozszalałego wampira, to wiesz, że w niebezpieczeństwie będzie wszystko, co jest w jego zasięgu. Jak sobie z tym poradzimy? Wolałbym, żebyś się na mnie nie rzucał z pazurami. Ja też. W takim razie jest nas dwóch. Ale nie obawiaj się, wszystko dokładnie obmyśliłem. Niebawem wprowadzę cię w szczegóły. Okej, okay. Brzmi jak skomplikowany plan. No dobra, to co chcesz zrobić? Odwiedzimy starożytną posiadłość wampirów, Tesza Mutna. Znajdziemy w niej podwieszane klatki. Wejdę do jednej z nich. A ty w tym czasie zwabisz potwory. Kiedy będę w klatce, będziesz je zabijał. To powinno zapewnić nam sporą ilość krwi. No na tyle dużą, by jej zapach doprowadził mnie do szaleństwa. Co to za miejsce? To Tesza Mutna. Miejsce kaźni. Dawno temu, kiedy byliśmy tu jeszcze stosunkowo niedługo, żył wampir wyższy imieniem Khagmar, który tak rozsmakował się w ludzkiej krwi, że w ciągu jednej nocy potrafił wypić całą wioskę. To przysporzyło sporo kłopotów całemu naszemu rodowi.
Ludzie bowiem, zmęczeni życiem w ciągłym strachu, zaczęli urządzać na nas polowania. Zatrudniali czarodziejów i wiedźminów, żeby nas tropili. No nie dziwię się. Przecież i tak nie daliby rady was zabić. Ale byli męczący, jak wybacz porównanie, komary wiecznie brzęczące koło ucha. Pozostałe wampiry postanowiły, że trzeba coś z tym zrobić. Złapać Khakmara i ukarać. Wówczas w lochach Tesham Mutna powstało miejsce kaźni. Umieszczono tam klatkę ze specjalnego stopu srebra, dalwinitu i stali meteorytowej. Pochwycono Khakmara i zamknięto go w klatce. Siedział tam ponad 200 lat, nieraz wpadając przy tym w szał. Stąd wiem, że klatka raczej wytrzyma. 200 lat? Shit. Poczekaj trochę. Z tego co mówisz, to poważna wyprawa. Wolałbym się dobrze przygotować. Rozumiem. Daj mi znać, kiedy będziemy mogli wyruszyć. Ja byłem w chacie, mogłem zrzucić ten ekwipunek. No bo w tych ruinach na pewno będzie... Mogę ci to zawinąć? Przepis na odwar regeneracyjny. Kiełleszego. Dobra. Więc problem, że ja się boję, że zaraz mi się ekwipunek tam skończy. Moja ostatnia myśl przed snem. Kiedyś to muszę przeczytać te wszystkie księgi. Dobra. Ciekawego nie znajdziemy, nie? Nie. Nie ma sensu teraz wracać na chatę, chociaż my jesteśmy niedaleko. Jakbyśmy tak na szybko podskoczyli. Mamy dosyć blisko do znacznika, nie? Tak, no to dobra. Na szybko podskoczymy i zrzucimy nasz ekwipunek. Znaczy tam parę kilo odejdzie, nie? A przy okazji... Nie no, ta babka pewnie jeszcze nie najadła się. Chociaż... Kto wie? Znaczy, nie wiem czy w ogóle będzie jakaś reakcja z nią, chociaż wydaje mi się, że powinna być, że ona po paru dniach, po jakimś czasie powinna z nami pogadać. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem ile w tym prawdy. Nie wiem czy to dobrze zapamiętałem. Ale na pewno ekwipunek i tak chcemy tutaj zostawić, nie? Najmniej część ekwipunku. No, niewiele nam tego miejsca już zostało, tak. Na pewno zbroja. Rycerskie spodnie też. Rycerskie buty również. I rękawice rycerskie. Rycerskie rękawice, zostawmy te. Dobra, pytanie, czy z tego coś zostawiamy? Mamy tu jeszcze coś dla płotki. A, to zdecydowanie. I te klapy też, bo na pewno takich nie mamy. Dobra, już ekwipunek lepiej wygląda, ale jeszcze coś by się przydało zostawić. Miecz srebrny, tak na szybkości zerknijmy, ale chyba nie mamy takiego. Nie. I to zabytkowy elfi miecz. Zabytkowego też nie kojarzę, żebyśmy mieli. Ze zbroi teraz coś by się przydało jeszcze zrzucić. To możemy zrzucić, bo nie widzę tego w ekwipunku. Tego też nie. Chociaż... Właśnie to jest. 220, 200... No właśnie, to już jest. Weźmy to z sobą. Buciki są. Spodni nie ma. Zostawiamy. Rękawice są. Tak, są. Dobra. Dobra, powiedzmy, że reszta zostanie. Najwyżej będziemy wyrzucać, bo będziemy się martwić tym później.
tego jedzenia trochę ubyło? Pysznie, naprawdę wspaniale. Czekaj, jestem ciekaw, czy jak się prześpimy tak dłużej troszeczkę, czy ona skończy jeść. Nie, jednak chyba musimy odczekać, albo nic się w ogóle nie stanie, ona będzie tak jadła i jadła. Ale dobra, jeszcze w sumie możemy w tym odcinku sobie ruszyć z Regisem, no. Wyprawę na lajcie. Pociśniemy. A przynajmniej zobaczymy, jak te ruiny wyglądają. 200 lat w klatce siedział, nie? I nieraz dostawał szału i klatka wytrzymała. Ale później co się stało? Wypuścili go? No ale jak jednej nocy potrafił całą wioskę wypić, no to ludzie mogli się wkurzyć i zaczęli ich prześladować wiedźminami i czarodziejami, znaczy prześladować. Porównał nas do komarów. No wiadomo, że komary potrafią być irytujące, więc woleli go złapać i zamknąć tej klatce, niż ciągle się męczyć z ludźmi czy też czarodziejami. Dobra. Regis? O, jesteś. Możemy ruszać do Teshamutna? Teshamutna, dobra. Pewnie. No dobrze, nie ma co zwlekać. Prowadź do tego Teshamutna. Ciekawe, czy będę mógł z tą Gwinta jeszcze tylko jedno. Zagrać, tak. Co tam jeszcze? Co to było? Krew. Kruk udzielił mi ostatniej przysługi. Zażyłem też Sangurium, preparat, który wyczula zmysł węchu. Dzięki niemu będę czuł zapach krwi stokroć bardziej niż zwykle. Aha. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Geralt, twoje oburzenie mi pochlebia, ale proszę, uspokój się. Nie miałem wyboru. Zresztą klamka zapadła. Chodźmy do Teshamutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu. I zaczynasz mi zbyt dobrze pachnieć. No to co? Ruszajmy. Mam nadzieję, że nasza przyjaźń będzie silniejsza niż ten... niż twój głód. Ah, shit. Ciekawe, czy ja tu kiedyś nie byłem. Przypadkiem, albo coś w tym stylu. Chyba byłem, coś mi się tak kojarzy to wejście. Na takiej górze stało. To tutaj. Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią. Jesteś pewien, że wiesz, co robisz? Hmm. Mogę jedynie żywić taką nadzieję. Proszę, chodźmy. Im dłużej zwlekamy, tym mniej nad sobą panuje. Nie chciałbym zrobić ci krzywdy. Okej. To ciśniemy do przodu. A, czyli ja będę szedł za tobą, czy jak to zrobimy? Co jest? Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się. Mówiłem ci, że tu jest niebezpiecznie. Za tą ścianą znajduje się wampirzy loch. Ciekawe. Widziałem już naprawdę wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. To zawsze zaszczyt. Móc pokazać coś nowego takiemu wyjadaczowi jak ty. Pozwolisz, że otworzę? Nie krępuj się. Dobra, ale... Jak to zrobiłeś? O, to stare zabezpieczenie przeciwko ewentualnym nieproszonym gościom. Drzwi otwiera mechanizm zwalniający, który reaguje z krwią wampira wyższego. Specjalne mechanizmy, wampirza twierdza. Tu są, musiało być kiedyś dla was ważnym miejscem. Wciąż jest. Podczas koniunkcji sfer tu otworzyła się brama z naszego świata. Ta kraina była pierwszą, którą ujrzeliśmy. No to całkiem nieźle trafiliście, dobra. Ale my za Regisem pójdziemy w przyszłym odcinku. Kurde, akurat się noc zrobiła i będziemy z nim chodzić po wampirzych lochach.
O, miałem nadzieję, że Geralt wyjdzie stąd cało. Ten trup ma jelita wywleczone na zewnątrz. Mm-hmm. Zwłoki wyglądają, jakby parszywiec na nich żerował. Wielokrotnie. Dobra. Z tworkami zajmiemy się też w przyszłym odcinku, na dzisiaj to tyle, więc co no. Wpadajcie do opisu. I tyle, nie? Mam nadzieję, że jestem dobrze przygotowany na to wszystko. Zobaczymy. I żeby klatka wytrzymała. Ale na dzisiaj tyle, także komentujcie, subskrybujcie. I na razie. Do opisu zapraszam po raz drugi chyba. No, na razie.